Nadszedł ten wielki dzień w moim życiu, kiedy wezmę ślub wraz z Milki w kościele w Minecraft. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jest ze mną dzisiaj syn Pariona. Dzień dobry! Jest ze mną również Wojtek, który gdzieś tu był. Zniknął Wojtek. Wojtek, halo. Halo, tutaj jestem. Ło, Wojtek, kurczę, jak się nagle pojawiłeś, co jest grane? Dobra, siemano. Słuchajcie, no nie widziałem cię przez chwilę. Dobra, to jest wielki dzień dla mnie i nie tylko dla mnie, bo dla Emilki też, ponieważ dzisiaj, nie wiem czy wiecie, ale biorę ślub. Co? Nie, no dobra, przecież widzę, że wiesz, bo masz garniak, pieluchę widzę nadal na miejscu, widzę. Czekaj, czekaj, czekaj. Widać, że to jest elegacka pielucha, widać. Czekaj, czekaj. Zobaczysz, ale jest okej, okay, jest okej. Wymienił, nie ma obstranych galotów teraz, dobra. Dobra, słuchajcie, na samym początku, jeżeli wam się odcinki oczywiście podobają, jeżeli chcecie dać mi prezent ślubny, prawda, możecie zostawić łapeczkę w górę, tutaj polecę z pożądaną liczbą 7000 łapek w górę. I to jest naprawdę prezent ślubny, w końcu siódemka to jest szczęśliwa liczba, nie, więc 7000 łapek w górę. Nie no, na luzie, damy radę. Dobra, słuchajcie, ja potrzebuję przygotować wszystko na ten dzień, ponieważ to jest najważniejszy dzień w moim życiu, ja jestem strasznie zestresowany i potrzebuję garnitur. Ty miałeś mi załatwić garnitur, masz? Czekaj, chwila, sekunda i zaraz sprawdzę, mam już, proszę cię bardzo, tutaj. Wow. Ty, ale bez welonu, bez welonu, bez welonu, nie potrzebuję welonu, dobra. Uwaga, ocencie, jak wygląda? Pogrubia, czy wyszczupla, nie wiem, czarny... No... Czarny wyszczupla ponoć. Jest okej, nie jest źle. Tak, jest okej, myślicie, że Milce się spodoba, w sensie ona była przed tym, jak to przymierzałem. No. Wypnij się trochę. No. O tak, tutaj... Dobrze, elegancko, no. Jest dobrze? Dobrze, dobra, to najważniejsze, że wam się podoba. Czekaj, jeszcze jedna ważna rzecz, weź sobie wstać tutaj do ekwipunku kwiatek, bo trochę śmierdzisz, wiesz? Dobra. Żebyś ładnie pachniał i elegancko. Patrzcie, a umiecie żonglować, patrzcie, mam ziemniaki i będę żonglował z kwiatami, uwaga. Poka. Jo, jaki to tak. Co zrobił? No, ale to jest, tajna sztuka. Co? Nie, jest dzień, spokojnie. Ślub jest, słuchaj, daleko, tam za bankiem musimy iść, co? Aha, dobra. Posłuchaj mnie, no to co, że tak powiem, nie wiem, nie mam pojęcia, co dać ci na prezent, chwila, to my mamy to. Ja nie wiem jaki prezent, wiesz, to musisz sam wymyśleć. Ale słuchajcie, bo muszę z wami pogadać bardzo ważną rzecz. Muszę z wami obgadać, ponieważ tak. Słuchajcie, to musimy zrobić tak, ponieważ nie wiem, czy wy wiecie, ale do ołtarzu prowadzi Emilkę Paweł, nie? Aha, to już było dogadane wcześniej, ale potrzebujemy dwóch świadków i zostałem wyznaczony jako osoba tutaj, wiadomo, z Emilką. Wyznaczyliśmy was jako świadków, zgadzacie się? Będziecie musieli podpisać taką tam... Ja nie wiem, my się do tego nadajemy na pewno? No, tam tylko weźmiesz, wiesz, bazniesz, że byłeś przy tym, widziałeś to, wiesz, aż po grup i tak dalej, nie? Super. Kurde, fajnie no będzie. No dobra, niech będzie. Kurczę, chłopaki, ja się tak stresuję, nie wiem, jak myślicie, to jest dobry plan wychodzić, znaczy w sumie to się żenić? Mi się wydaje, że nie. Ja myślę, że to jest fatalny pomysł. Nie będę rezygnował. Dobra, ale ty zawsze mi tak doradzasz, że mówisz, że fatalny pomysł. Ja nie wiem, mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Dobra, słuchajcie, zacznijmy. Idźmy już w stronę prawda, kościoła. Ja wam pokażę. Musimy tam zobaczyć, czy wszystko gotowe. Ja jestem nieprzygotowany. Chwila, prezenty. Jakie prezenty? Ale to prezent już musisz sam. Ja nie mogę wiedzieć, jaki masz prezent, bo to będzie, wiesz, to wiesz. O nie! Musisz sam. Musisz sam. Dobra, to chyba coś z plecaka wygrzebie. Ja mam, młody, chodź, pokażę ci, chodź tu za domek, pokażę ci, jak mam. A to ja nie idę, dobra, to ja czekam, no jestem ciekaw, co to. Ja mam to. Aha. I to. Wow, ale elegancki prezent, to jest. Spoko, nie? Zarobisz, ale nie, ale weź coś innego. Dobra, może być. Czekaj, weź mi, daj to w środku, to coś w środku. Wiesz, o co chodzi? Nie wyciągaj nic z pampersa, proszę, ja nie chcę tego. Dobra, dogadanie. Dobra, słuchajcie, musimy zobaczyć, czy obrączki są na miejscu, ponieważ tam zanieśliśmy je z Emilką i mam nadzieję, że nikt ich nie ukradł, bo w sumie to drzwi do kościoła są otwarte tako bez przerwy i trochę lipa jakby było, wiecie, prawda, że ktoś sobie tako sobie zabrał. O, tu w ogóle, co tam robi Tomek pod ziemią? Co? Widzicie? Tomek pod ziemią jest tam, kurde, odpoczywa. Jakiś kretem został oficjalnie na Palionowie, więc bardzo, bardzo fajnie. Robi nam podkop tutaj, prawda?
Dobra, ja powiedzcie mi, co ja muszę robić jako ten, bo ja nigdy nie brałem ślubu, byliście kiedyś na jakimś ślubie? Ksiądz ci będzie. Nie, zachowywać się musisz fajnie, musisz być cool, pokazać kto tu rządzi. Tak. I pamiętaj, że jak coś ci się nie podoba, to walisz tego gościa normalnie z pionchy i tyle. Nie, no młody, bez przesady. Jesteśmy w kościele, ale nie no. A ja ściągam garnitur, bo przez haszcze biegnę, to jeszcze se poniszczę. No? Mów po prostu tak na wszystko. Na wszystko tak. No ale jak, ale to... Ja kiedyś oglądałem taki kabaret, gdzie ksiądz podpuścił kurczę jednego właśnie tego i... Mów tak, będzie śmieszne. Nie, możemy przetestować. Na przykład, czy zgadzasz się oddać wszystkie twoje diamenty, o. O, nie, no dobra, no tak, ufam jej, więc o, może być. No i młody jesteśmy teraz ustawieni. Dobra, chodźcie, zobaczcie tutaj ten kościół. Wszystko jest gotowe, patrzcie, wspierający są na tabliczkach, prawda, tu Emilki, tu moi. Więc tutaj bardzo nie, dziękuję, prawda, tutaj tak. Wszystkim tym najbogatszym, co są z przodu, prawda, tutaj jak widzicie. Tostery i inne takie, więc dziękuję wszystkim bardzo tutaj też, tak, pokażę, czekajcie, ja to pokażę w ogóle, żeby tak, wiecie, odwdzięczyć się ludziom, którzy tutaj są. Chodź tu, młody! Co wy robicie? Czekajcie, bo ja mam... Co wy... Nie, ukradliście, pierścionki ukradliście. Oddajcie je. Ej, słuchajcie, to jest najważniejsze dzień w moim życiu. Nie było możecie tak zrobić. Nie możecie. Nie, no dajcie, one stały, były tu. Proszę. Nie, proszę. No, kościół jest otwarty, to tutaj nie było. Nie, no, zamknij kościół. No nie, to ktoś nas okradł w takim razie. Nie, no wy to zabraliście na pewno. Słyszałem, że tutaj było ja coś ugadywane. No proszę, chłopaki. Patrz, drzwi się ruszają, patrz, odwróć się. O nie, to jakiś film. No nie, nic się nie ruszały drzwi, okłamaliście mnie teraz. Widziałeś to młody czy nie? No nie, no nie oszukujcie, no nic się nie dzieje, oddajcie mi te pierścionki, proszę. Drzwi się ruszały autentycznie. Bo was wyrzucę ze ślubu, Patrz, patrz! Ej, faktycznie, dobra, widziałem. Co jest? Mi się wydaje, że tam jest ten złodziej. Patrz. Nie, no nie widzę go, dobra. Ale macie to na pewno, na bank to macie. Dajcie, oddajcie mi. Ja nic nie mam. Ty masz? Czy te zielone twarze, że tak powiem, kłamią? Zobacz, o, spójrzcie. Synu Paliona, ty się ślinisz, więc jak najbardziej to jest możliwe, że coś tutaj jest. A zobacz, iść tam poszukaj, mi się wydaje, że tam są. No nie ma ich tu. Oszukujecie mnie, tu nic nie ma. Kiedy mam go dać? Ej, no. Ja nie wiem, chodźcie tu. Bo się zorientował. Ej. Co? Macie to, słyszałem wasze rozmowy. Słyszałeś? Nic nie słyszałeś. Słyszałem. Dobra, no chłopaki, oddajcie ej, mi to. Ale tu są, ja je tam widziałem. Idź tam się popatrz. Kurczę, no nie no, oszukujecie mnie. Biegnij tam. No nie ma tu nigdzie, co wy robicie? No popatrzcie, no chodź tu, chodź. Co tu robi TNT? Co jest grane? Czekaj, ktoś chce pozbyć się, ktoś chce na ślub nie zezwoli, co jest grane? Chodź tu, patrz, chodź tu. Nie może, co? Zobacz, tu są. Jak mnie okłamiesz, to gdzie? No tu. No nie, kurczę, okłamujesz mnie! Ciągle mnie okłamujesz! No dlaczego ktoś tu stawia TNT? Kto chce, kurczę, żeby to się nie udało? Co tu robisz? Wow, spokojnie! Ja jestem tutaj! No ej, ale chłopaki, dobra, oddajcie, bo to już zaraz się zacznie ślub. Ja potrzebuję tych pierścionków. No, dałeś się? Czemu ich tam nie dałeś? Miałeś je położyć? No nie wiem. Aha, ojeju, bo ja myślałem... No dobra, oddajcie je, ja je położę. Bo ja muszę i tak sprawdzić, że jest z nimi wszystko okej. Okay. Oddajcie mi je! Chodź Filip, tam są, tu, patrz, drzwi zamknięte, Filip. Dobra, ale gdzie jest drugi pierścionek, dajcie mi drugi. Patrz co się dzieje. No dlaczego tu TNT stawiasz, dlaczego ty to robisz? Stawaj szybko. No. No co się dzieje? No ale wy jesteście, kurczę, śmieszni. Dobra, czekajcie, sprawdzam, czy wszystko jest z nimi okej. Wszystko jest okej, są dwa. Dobra, uwaga, stawiam je tutaj na tym biurku. Ale się nie da postawić. Da się. Czekaj. Dobra, nie, już udało się. Postaw tu, patrz. O, no widzisz? Ja wiem jak to działa. Dobra, pierścionki są gotowe. Ja nie mogę, to jest piękny dzień w moim życiu, coś niesamowitego. Dobra, słuchajcie, jak to będziemy tu stać? Słuchajcie, to tak, tu będzie ksiądz, ty Wojtek, to tu se siądź, bo ty jesteś moim gościem. A, dobra. I moim świadkiem. Ty sobie siądź, synu Paliona, tu z drugiej strony, bo jesteś świadkiem Emilii, nie? Okej. Tu i o, idealnie, kurczę, a ja siedzę z tej strony. Ale to dobrze wygląda. Dobra, dobra, to czekajcie, to ja staję w tym miejscu. Czekamy na księdza, Co? A potem mam stać na baczność, czy jak to wygląda, jak ksiądz wchodzi? Jak będzie wchodzić pan na młoda, to stajesz, wiesz? A póki co teraz to... Dobra. To mogę siedzieć, tak? Która jest godzina? 13. 13. Na 13.30 jesteśmy umówieni tutaj z księdzem, więc czekamy na księdza w takim razie. Ja robię cięcie. Co? Zaczyna...
O której się zaczyna? O 14, okay, o 13.30 okay, tutaj, dobra. Więc ja robię cięcie i czekamy na księdza, aż przyjdzie tutaj do kościoła. Dobra, słuchajcie, jest 13.30, zaraz powinien tutaj być ksiądz. Ja jestem tak zestresowany, cały łażę, po prostu nie ma... O, jest ksiądz! Jest! Ojciec David! Święta baba, każdy da mu złoto, dla kościoła ofiara. Składać ofiarę! Proszę bardzo. Ja też nie mam pieniędzy. O, czekajcie, zakładam garnitur. Dobra, już złożyłem ofiarę. Witam ojca Davida. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony. Dobra. Jakby. Jest już, z kim jest ty się już... żenisz, młody? Z Milki, ona tutaj już lada moment będzie. Więc ja już bym tutaj wszystko przygotował, żeby po prostu było. Już jest w sumie tak naprawdę wszystko gotowe. Dobra, ej, siadajcie już. Później dary. Albo dobra, już daliście dary dla kościoła? No tak, więc tak. Nie wiem, co tam jest, boję się tam patrzeć. Dobra, ja już tutaj stoję. Ej, dobra, spokój. Dobra, muzyka leci, uwaga. O jeny, jak się stresuję. O, jest. Dzień dobry, ekipa! Siema, szwagier! Ja witamy, ja Milka. Ekipa. Dobra, i tu już możemy siadać chyba, nie? Hejka w ogóle. Pięknie wyglądasz. Ja siadam. Ty siądź, gdzie chcesz, po prawej, po lewej. Szczerze Boże, wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej Eucharystii będziemy wiązać nicią miłości, małżeństwa, tą dwójkę młodych osobników. Panie Tościku, proszę powstać, waszą dwójkę, proszę o powstanie. Proszę o podejście tutaj do mojej półeczki. A więc tak, Tościk, powtarzaj. Dobrze. Czyli to już jest ta przysięga, tak? Dobra, no to staję naprzeciwko. Tak, naprzeciwko siebie musicie stać, jakbyście chcieli sobie dać buziaka, ale to dobra, później. Dobra. Ja, Tościk. Biorę ciebie, Milki. Za żonę i ślubuję ci. Miłość, wierność i uczciwość. Oraz to, że cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Davy Wszechmogący. W Palionowie jedyny. I wszyscy zgromadzeni święci. Jaki strzał. No. Dobrze, teraz Milkacz. Milkacz przez dwa. Ja, Milkacz przez dwa. Ja, Milkacz przez jedno A. Biorę ciebie, Tościk. Za męża i ślubuję ci miłość. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Davy Wszechmogący. W Palionowie jedyny. I wszyscy zebrani święci. Ogłaszam was Tostem i Milkaczem. Ura! Gdzie są oklaski? Proszę, patent co, zbroń mi siedzi. Dobra. Na hejno. Czyli co? Dobra. Co? Trzeba poświęcić. Dobra, tu możemy sobie okay, zabrać teraz te obrączki, tak? Tak, możecie sobie ofiarować. A tutaj macie... A co, ty bierzesz? Aha, przysięga tu jest, dobra. Tak. Dobra, masz. Dobra, to tak. Ja mam twoją, ty masz moją, więc teraz ja ci zakładam. Uwaga, proszę bardzo. Teraz ja tobie. No i super. No i fajnie, no jesteś... Dobra, ja sobie to wezmę w lewą rękę. Prawda. No i super. Proszę o klaski. Emilka, nikt się nie cieszy, musimy uciekać. No dobra, to w takim razie... A, teraz przejdźmy do prezentów. Dobra, to w takim razie... Ale ja rzucam bukiet, co nie? Za tył. Ustawcie się wszyscy aha, tam. No dobra, tutaj. To rzucaj bukiet. Ja zrobię, ja zrobię! Uwaga. Brawo, synu Paliona, jako pierwszy wyjdziesz za mąż. Moje gratulacje. Uwaga, teraz, a co rzuca pan młody? Nie wiem. Krawat rzucam, ale ja nie mam krawatu, więc rzucę wam emeralda. Kto zapytam pierwszy się ożeni? Uwaga, rzucam. Ja.
Dzięki. Ksiądz! Dobra, dobra. Dobra, chodź Emilka tutaj, prezenty, prezenty teraz, prezenty teraz. Dobrze, to może ja pierwszy, to może ja pierwszy. Dobra, no. To jest dla Tościka. O kurczę, toster zawsze o nim marzyłem. Tosty i mleko. Jej, hura, dziękujemy bardzo. Dobra, następny w kolejce. Dobra, to ja mam taką elegancką podeszkę na niewidzialność i na Snowicach jest kolejny prezent, ale niestety nie mogłem go przynieść. A czemu? A, bo to jest, tak powiem, budyneczek, który sobie tam stoi. A, budynek okay. Dla nas masz. A, dokładnie. Co na to? Snowica. Aha. Nie słuchajcie się go, on chce was przykupić. To wiele zmienia. Ale dobra, potraktujemy ten dom jako magazyn. Nie, proszę. Bóg będzie przeciwko tobie. Idźmy stąd. Dobra. Schować broń, dobra. I czekaj, i ostatni prezent nas czeka jeszcze od Palionowego. Tak? Dobra. Dobrze. Uschnięty krzak. Marzyłem o uschniętym krzaku. No dziękuję bardzo. Szwagier, skąd mnie na to wow, co jest? Kraty dostałem. Drut kolczasty. Druty, dobra, no. Co jeszcze? Emilia, nie. Upuściłaś. A ty masz. Czekaj, bo zabrałem ci go nieco. Mogę zabrać ten śmietnik. Wózek sklepowy. Zabieram ten śmietnik. O, wózek kupiłam ten, co jest? O, wózek sklepowy. Młody, pakuj się. Ale taki lewitujący, patrzcie, ja. Poteczka na nie, poteczka na nie widziałam. Dobra, poteczka na nie. Jedziemy w podróż poślubną na wózku zakupowym. Ja zostałem. Patrzcie, poteczka na nie widziałam. Dobra. I do tego armia. O nie. Mamy krasnali. Arma krasnali. Macie pierwsze dzieci, pierwsze rodziny. Co ty robisz mi za syf w moim świętym miejscu? Bóg na to wszystko patrzy, sprząta to, nieudaczniku. O nie! Teraz między tymi krasnalami się przedostać. Na wózku jadę, tego. Dobra, w takim razie dziękujemy bardzo za to wszystko. Chodźmy, wyjdźmy z kościoła może lepiej, bo tu już się zrobiło. O, wiadomo, dziękujemy wszystkim. Ale nie zabieracie prezentu, które wam dałem. Nie, no przyjdziemy po nie później, wiesz, bo teraz nie mamy tyle miejsca w kieszeniach, żeby te wszystkie krasnale pozabierać. Wrócimy po nie. Tutaj, prawda, ksiądz zamknie kościół, żeby nikt tego nam nie ukradł, bo to cenne prezenty. Ja to zapamiętam, jaką mi tu hańbę zrobiliście. Bóg to wszystko widzi. Widzę. Dobra. No, w takim razie teraz pozwólcie, że udam się z moją już żoną na osobę. Ja też na imprezę. A to impreza będzie później. A będzie później. My teraz musimy. Teraz jedziemy naszą limuzyną, czyli zwane to są nogi, w chwilową taką podróż na wesele. Zapraszam tutaj. Co to jest za... Woda święcona. Impreza! Trzeba poświęcić młodą parę. Jaka impreza w ogóle, co jest? Dobra, to... Ale pozwólcie mi zamienić słowo z... Czekajcie tu, zaraz wrócimy. Idę. Nie pozwolimy. A ja też mam dla was prezent, ale czekajcie, nie przyjęliście jeszcze mojego prezentu. No dobra, no jeszcze ksiądz faktycznie. Nie, teraz strasznie smutno. Dobra, to jest dla ciebie prezent. O, no to jest dla ciebie. A co w nim jest? No, musisz otworzyć. Myślę, że to pozostanie dla nas wieczna tajemnica. Mam nadzieję, że wam się podoba. Piękny. Dobra, chodź tutaj Emilka. No. Wow, jaki ślub w ogóle. Podobało ci się? Bardzo mi się podobało, naprawdę. Obłowiona w jednej ręce pierścionek, w drugiej ręce, kurczę, prezent. Wszystko, co trzeba. No to cóż, to by było na tyle. To już jest dokładnie. Ten moment, w którym zakończyć musimy ten prawda, tutaj, no jakby to wyjątkowy dzień w naszym życiu, teraz przed nami wesele, tyle, no, dziękujemy wszystkim za to, tutaj mówię bardzo do was również, dziękujemy wszystkim za to, że byliście z nami na tym ślubie, prawda, ponieważ on był bardzo, bardzo... Tak jest. Dla nas ważnym dniem po prostu, no i tyle, no i dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie wiadomo lajki na naszych kanałach, żebyśmy oczywiście po prostu, żeby ten, nie?
subskrypcja, jeszcze dziękujemy, no też wszystkim, słuchajcie, z live'ów, bo gdyby nie, słuchajcie, dokładnie, osoby z live'ów, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Nie tam byłoby też właśnie szan, więc wszystkich pozdrawiamy. Wszystkie te osoby właśnie, które są z live'ów, prawda, no to tam są, były w kościele sponsorzy, nie, nasi, więc no dziękujemy dokładnie, wam bardzo, byliście częścią naszego, wiadomo, prawda, ślubu. No i w sumie, wiesz co, chyba, nie wiem jak ty, ale ja tych sponsorów, co tam byli na ławce, to w opis rzucę ich niki, żeby po prostu dobry było, pomysł, żeby byli częścią tego tam, gdzie wystąpili. Tak, w filmie to będą również sponsorzy, którzy byli na tabliczkach. Więc tyle, no. Dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia w następnych naszych wspólnych odcinkach. To był nasz ślub. Trzymajcie się. Dokładnie. Na razie. I w tym samym momencie Emilka papa krzyczymy. 3, 4. Papa! Pa, pa.